Dzień dobry, witam Was ponownie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na otwieranki. Ostatnie w tym roku, teraz już na pewno. Okazało się bowiem, że kupiłam kilka książek, przyszło też kilka ciekawych książek, które być może potraktujecie jako podpowiedzi do prezentów książkowych Last Minute. Jeżeli zainspirujecie się, możecie jeszcze przed świętami skoczyć do księgarni, odstać swoje w kolejce i kupić fajny prezent dla swoich bliskich, ponieważ będę miała dzisiaj książki dla dorosłych, będzie to i literatura faktu, i również powieści, będę miała kilka książek dla dzieci oraz poezję. Tak więc zapraszam, oglądamy. Książka, którą położyłam na szczycie tego stosiku, mam już od paru tygodni, ale nie zaczęłam jej jeszcze czytać. Chciałam natomiast o niej wspomnieć, ponieważ jest to książka Witolda Szabłowskiego pod tytułem Rosja od kuchni i ma podtytuł Jak zbudować imperium nożem, chochlą i widelcem. Wspominam o niej dlatego, ponieważ poprzednia książka tego autora, która nazywała się Jak nakarmić dyktatora i opowiadała o kucharzach i kucharkach dyktatorów z całego świata, została zakupiona do studia filmowego, zdaje się w Hollywood, gdzieś w Stanach Zjednoczonych i na jej podstawie powstanie film. Także jest to ogromny sukces tego autora, który pisze świetnie, upodobał sobie pisanie właśnie o polityce przez pryzmat kuchni i tutaj mamy właśnie o Rosji przez pryzmat kucharzy, kucharek, osób zajmujących się gotowaniem dla polityków, dla władców. Już zaglądam do spisu treści, ponieważ chciałam Wam powiedzieć, że zaczyna się ta książka od kucharza ostatniego cara, a kończy się praktycznie kucharzem, który był dziadkiem Władimira Putina i gotował dla Lenina, a później był zatrudniony w rezydencji Stalina. Putin kiedyś tam o nim opowiedział w jakimś wywiadzie dla zachodnich dziennikarzy. Także autor też ujął tego mężczyznę tutaj w tej książce. Zauważyłam też, że jest tutaj sporo przepisów w środku, więc jeżeli ktoś lubi się inspirować przepisami z różnych książek, ma tutaj pole do popisu. Następna książka, o której chcę Wam opowiedzieć, nosi tytuł Opakowania. Zobaczcie, taka jest okładka. Ta książka bardzo mnie zaintrygowała, ponieważ ja jako dziecko schyłkowego PRL-u doskonale pamiętam, że opakowania, jakie były w Polsce, były bardzo nieatrakcyjne. Były szare, bure, bardzo często była to etykieta zastępcza i jako dziecko zbierałam opakowania po cukierkach i po czekoladach i wklejałam je sobie do zeszytu. Najpierw długo je wąchałam, póki jeszcze miały zapach słodyczy, a później oglądałam, ponieważ zazwyczaj były to właśnie opakowania słodyczy z zachodu. Były kolorowe, błyszczące, piękne. My takich nie mieliśmy. No więc ta książka z pod tytułem Perfumowanie śledzia o grafice, reklamie i handlu w PRL-u bardzo, ale to bardzo mnie zaintrygowała. Pierwsze co zrobiłam, to obejrzałam ją dosłownie strona po stronie, żeby sprawdzić, czy są tutaj jakieś opakowania, które ja pamiętam. I rzeczywiście, kilka takich pamiętam, aczkolwiek wydaje mi się, że również opakowania mogły być też regionalne, ale nie jestem tego pewna. Na okładce mamy taki opis. Co oznaczała tajemnicza jedynka na pudełkach? Kto wymyślił sklep samoobsługowy i jak pojawienie się supersamów w Polsce wpłynęło na wygląd opakowań? Kto zbierał papierki po cukierkach? Ja. Opakowania po czekoladkach albo ustawiał na meblościance piramidy z puszek po napojach. Więc mamy tutaj i o projektowaniu, mamy także o handlu, jak przebiegał, jak wyglądał za czasów PRL. No jestem bardzo zaciekawiona tą książką i jak zaczęłam sobie podczytywać w różnych miejscach, to mogę Wam powiedzieć, że napisane jest bardzo fajnym, bardzo przystępnym językiem. Przechodzimy teraz do grupy książek o sztuce. Wiecie, że ta tematyka mnie interesuje i tutaj wygrzebałam taką książkę, którą też już mam pewnie nawet od kilku miesięcy, ale chciałam Wam ją pokazać teraz przed świętami, przed okresem prezentowym. Skok na Rembrandta. Jest to książka, w której kilkunastoletni bohater
podejrzewa, że coś się kroi w nowojorskim, przepraszam, waszyngtońskim muzeum. Zagrożona jest licząca wiele obrazów i bezcenna tak naprawdę kolekcja dzieł sztuki. I on tutaj ze swoją koleżanką próbuje zapobiec tej kradzieży. To jest taka akcja bardzo wciągająca, również bardzo szybka, dynamiczna. Na pewno się spodoba nie jednemu dziecku. Ale co, o czym chciałam wspomnieć? W książce znajdują się kody QR. Po ich zeskanowaniu możemy obejrzeć obrazy, o których wspominają bohaterowie tej książki. Także bardzo fajna rzecz, taka wiecie, nienachalnie kształcąca, edukacyjna. I z tego co wiem, jest jeszcze jedna, co najmniej jeszcze jedna część o innym malarzu. To wydało wydawnictwo Widnokrąg. Także bardzo Wam polecam, bo wydaje mi się, że może być bardzo ciekawa dla takich, nie wiem, 11, 12, 13 latków. Kobiety z obrazów. To już jest druga część cyklu pisanego przez Małgorzatę Czyńską. Tutaj mamy podtytuł Nowe historie. I tak jak tytuł wskazuje, Małgorzata Czyńska opowiada nam o kobietach, których wizerunki możemy znaleźć na bardziej lub mniej znanych obrazach. Na przykład jest tutaj cały długi rozdział o Elizabeth Siddal, która była modelką prerafaelitów. Na pewno kojarzycie tę piękną, bladą, rudowłosą kobietę, która występowała na wielu obrazach malarzy z kręgu prerafaelitów. To jest jeden z najsławniejszych obrazów przedstawiających Elizabeth. Jest tutaj także Kiki z Montparnasse. O niej był oddzielny komiks, to jest ta tutaj. Wszystkie one są zebrane tutaj na okładce i myślę, że warto sobie poczytać, tym bardziej, że jak już zauważyliście, obrazy mamy tutaj reprodukowane, czyli nie musimy nigdzie ich szukać. I trzecia książka to taka, na którą strasznie czekałam. Liczyłam na to, że powstanie kolejna część. Jest to książka pod tytułem Sztuka zagrabiona, część druga, napisana przez Włodzimierza Kalickiego oraz Monikę Kunkę. Tutaj mamy podtytuł Madonna znika pod szklanką kawy. Czytałam pierwszą część tej, chciałam powiedzieć powieści, to nie powieść, tej książki reporterskiej, historycznej, książki o sztuce. Tutaj mamy jej nowe wydanie. Ona się nazywała Sztuka zagrabiona i podtytuł Uprowadzenie Madonny. I czytam, jak widzicie, mam zakładkę, czytam teraz tę książkę i już Wam mówię, o czym one są. Są to obie te książki, bo obie bardzo polecam, a tak naprawdę to chyba bardziej polecam tę pierwszą, bo tamtą czytałam od dechy do dechy, po prostu z wypiekami i wszystkim opowiadałam. Opowiadałam to nawet, kiedy chodziłam na zastępstwa na przykład w szkole. I to były historie fascynujące nawet dla nastolatków. I są to historie o dziełach sztuki, nie tylko obrazach, bo także rzeźbach i wszelkich innych dziełach sztuki, uprowadzonych podczas II wojny światowej, zagrabionych albo przez hitlerowców, albo przez Armię Czerwoną, które po latach odnalazły się gdzieś za granicą i zostały sprowadzone do Polski po bardzo długich zabiegach dyplomatycznych bądź też szpiegowskich, bądź też nie zostały sprowadzone do Polski z różnych względów. To są historie szpiegowskie, to są historie sensacyjne. Historie, które czasami, gdy czytamy, to nas po prostu jasny szlak trafia. Są takie, które kończą się szczęśliwie, ale widzimy, jak wielkie są perturbacje, żeby odzyskać coś, co ewidentnie należy do naszego kraju, do Polski, czy też do prywatnych właścicieli, którzy zostali ograbieni podczas II wojny światowej. Rzecz doskonała. Włodzimierz Kalicki jest reporterem, Monika Kłonka jest specjalistką z Ministerstwa Kultury, zdaje się, która zajmuje się właśnie odzyskiwaniem zagrabionych dzieł sztuki. Ona śledzi rynki światowe i zajmuje się pozyskiwaniem środków oraz mediacją pomiędzy stronami. Rzecz doskonała i także jest ilustrowana. Proszę zobaczcie, mamy tutaj sporo ilustracji w kolorze. To ukazało się zupełnie niedawno wydawnictwo Agora. Kolejna gruba rzecz z kręgu historii nazywa się Wstecz. I zobaczcie, tak wygląda na grzbiecie. Jest to historia Warszawy do początku.
Historia Warszawy napisana w sposób bardzo nietypowy, ponieważ zaczyna się od 2011 roku i idziemy sobie powoli wstecz, w głąb historii. Autor tej książki, który nazywa się Błażej Brzostek, napisał tę książkę przeskakując z szerokiej perspektywy do szczegółu. Te szczegóły są naprawdę bardzo fascynujące. To są historie pojedynczych ludzi, historie sklepów. Zagląda ludziom na talerze, zagląda na półki drogerii, sprawdza, czym ludzie się zajmowali w danym okresie, ale także pisze o ogólnej historii miasta. Tutaj ilustracji za dużo nie ma, choć też się jakieś pojawiają, ale napisane jest to tak fajnym, przystępnym językiem, że na pewno każdemu będzie chciało się to przeczytać, nawet takiej osobie, która za historią nie przepada. Właśnie przez to, że autor sięga po takie historie osobiste różnych ludzi. Następna rzecz to takie a la poradnik, a la książka o psychologii, jak wykryć psychopatę. Autor tej książki jest wykładowcą na Uniwersytecie w Norwegii i w Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii. I ten mężczyzna stworzył taki poradnik, w którym przestrzega nas przed psychopatami oraz zaopatruje w niezbędne narzędzia, aby przed psychopatami się zabezpieczyć i aby się przed nimi uchronić, zanim zniszczą nasze życie. Ponieważ psychopaci to nie tylko bohaterowie książek kryminalnych i seryjni mordercy. Psychopatów możemy spotkać na co dzień. To mogą być ludzie, którzy są w naszej pracy, to mogą być nasi znajomi, to mogą być nasi sąsiedzi. Do czego dąży psychopata? Przede wszystkim do zdobycia władzy nad drugim człowiekiem. I bezwzględnie wykorzystuje wszelkie możliwe sposoby, aby taką władzę mieć i aby innego człowieka omotać, opętać, kierować jego życiem. Jego głównym celem jest omamienie i zmanipulowanie, wykorzystanie do cna innej jednostki, innego człowieka. I jeżeli poznamy pewne symptomy, dzięki którym możemy rozpoznać psychopatę, możemy się przed nimi bronić. Bronić w taki sposób, że nie wchodzić z nimi w żadne interakcje. Taka cienka książka, wydane zostało to przez wydawnictwo Smak Słowa. Następna książka to nowe wydawnictwo. Wydawnictwo Oficyna Lustro. Wydało na razie tylko tę jedną książeczkę, która ma tytuł nietypowy, nazwałem go Krawat. Autorką jest Milena Miczyko-Flaszar. Ta pani jest Austriaczką, której mama pochodzi z Japonii, a ojciec z Austrii. Ona mieszka w Austrii, ale napisała książkę łączącą tak jakby te dwie swoje narodowości. Ta książka opowiada o samotności. O ławce w tokijskim parku, na której spotyka się dwoje ludzi. Jest to miejsce takich emocjonalnych wydarzeń, nagłych zwrotów akcji. Ci ludzie tam się spotykają i powoli zaczynają opowiadać sobie swoje życie. To spotkanie daje początek przyjaźni, czułości i głębszej więzi. Ja jeszcze jestem przed lekturą tej książki, ale chciałam Wam pokazać, jak ona jest przepięknie wydana. Zobaczcie, ma taką obwolutę z zupełnie nietypowego papieru, a w środku jest taka różowiutka. Naprawdę wielka przyjemność trzymać tę książkę w ręce. Za nic w świecie nie chciałabym czytać tej książki na czytniku, ponieważ ona mi daje naprawdę wielką satysfakcję trzymanie, dotykanie tej okładki. Następne wydawnictwo to Wyszukane. Oni wyszukują różne świetne książki z literatury światowej, zwykle literatury krajów bałkańskich, krajów Europy Środkowej również. I tutaj na tej zakładeczce mamy pokazane poprzednie książki, które zostały wydane przez wydawnictwo Wyszukane. Ta, którą trzymam w ręce, jest pierwszą książką polską. Autorką jest Aga Sarzyńska, a tytuł książki brzmi Małe historie z dużych miast.
I jest to osiem opowiadań, tak, ze światowych metropolii, gdzie tradycja zderza się z nowoczesnością. I autorka zagląda na przykład do bezdomnych w Paryżu, albo do bogatych pań z Teheranu, albo do brazylijskiej faweli. Zobaczcie, taką mamy okładkę, tutaj mamy, zdaje się, autorkę. I książka, dzięki temu, że została wydana przez wydawnictwo Wyszukane, do którego mam ogromne zaufanie, to mogę Wam powiedzieć, że będzie dobra, bo oni nie wydają złej literatury. Każda, za którą złapiecie, da Wam bardzo dużo czytelniczej satysfakcji. Wspominałam też, że mam trochę poezji. Wydawnictwo Duży Format, czy Fundacja Duży Format, tak to się nazywa, ostatnio przysyła mi tomiki poezji. Przeczytałam sobie ten jeden, Czas przeszły, złożony ponownie, Jacek Maria Hohense. Tak nazywa się autor tej książeczki. I powiem Wam, że bardzo mi się podobał ten tomik poezji. Kiedy go czytałam, to odnosiłam wrażenie, że autor bardzo fajnie operuje słowem, ale także świetnie operuje obrazem. I pomyślałam sobie, ten człowiek zapewne maluje. I jakie było moje zaskoczenie, kiedy dotarłam na ostatnią stronę i znalazłam zdjęcie autora, który stoi przy jakichś swoich obrazach. Okazuje się bowiem, że jeszcze jest malarzem. Także jestem tutaj bardzo dumna z siebie, ponieważ udało mi się odgadnąć, wyczuć, wyczytać pomiędzy linijkami to, że autor zajmuje się oprócz poezji także malarstwem. I mam jeszcze inne tomy. Taniec wariata, Marcjanna idzie na wojnę, Atrakcje z orbitami i bez oraz Languo Joanny Stryjeckiej. To są takie tomiki poezji. Gdybyście chcieli poczytać coś współczesnego, na dobrym poziomie, to nie są rymy częstochowskie, to jest fajna poezja, to bardzo Wam polecam. I jeszcze mamy dwie książki dla młodszych czytelników, aczkolwiek nie dla bobasów. Wszystko to matematyka. I ja jako humanistka, osoba, która raczej zawsze fascynowała się opowieściami, za matematyką nigdy nie przepadałam. Nie powiem, żeby to była jakaś moja trauma, ale mój konik to też na pewno nie był. I byłam najszczęśliwsza na świecie, kiedy skończyłam liceum i moja droga i droga matematyki zupełnie się rozeszły. Dlaczego zamówiłam tę książkę? Ponieważ pani z wydawnictwa, z którą kiedyś spotkałam się na spotkaniu online, tak bardzo zachwalała tę książkę, tak opowiadała o niej z taką werwą, z taką fascynacją. Sama też twierdząc, że ona nigdy za matematyką nie przepadała, że pomyślałam sobie, dobra, dam tej matematyce kolejną szansę. I autor tej książki opowiada o tym, że tak naprawdę matematykę możemy znaleźć wszędzie wokół nas. I podaje przykłady, są tutaj także ilustracje. Odpowiada na różne pytania związane także z historią matematyki. Jak liczyli jaskiniowcy, kto wynalazł zero, dlaczego metr nie jest dłuższy, jak stworzyć szyfr i jak go złamać, skąd się biorą ceny, jak skonstruować fraktal. Jeżeli macie jakiegoś dzieciaka w rodzinie, który lubi matematykę, myślę, że to będzie to. To na pewno będzie książka, która zostanie przeczytana od deski do deski. Jeszcze jedna, nie dla strachliwych, Anatomikum, również dwie siostry. Przepiękna, chciałabym tak zrobić, żeby ten tytuł się podświetlił. O, widać. Anatomikum, Katie Wideman. A narysowała, a opisała Jennifer Paxton. I jest to książka, w której zobaczymy, jak nazwa wskazuje, wnętrze człowieka. I ja już trochę Wam ją pootwieram, bo tutaj nie ma co mówić, tutaj trzeba pooglądać. Mamy i ilustracje, i bardzo fajnie, bardzo przystępnie napisane teksty, które przybliżają nam anatomię człowieka. Proszę bardzo. Zobaczcie, jakie to jest wszystko piękne i jaka ta książka jest duża, robiąca naprawdę ogromne wrażenie. Także
To wyszło jakoś na dniach tuż, chyba w tym tygodniu to dostałam. Także anatomikum, świetna rzecz na prezent. Moi drodzy, więcej nie mam. Nic na razie nie przychodzi, niczego nie kupuję, nic się nie ukazuje. Kolejne otwieranki na 100% będą dopiero w styczniu. Natomiast jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jakie książki uznałam za najlepsze w tym roku, to też musicie uzbroić się w cierpliwość, ponieważ nauczona doświadczeniem sprzed kilku lat, kiedy jedną z najlepszych książek przeczytałam w Sylwestra, nie będę robiła takiego podsumowania przed końcem roku. Ono ukaże się na pewno w styczniu. Także jeszcze cały czas liczę, że przez te kilka dni do końca roku spadnie na mnie jakieś wielkie olśnienie i jakaś cudowna powieść, którą przeczytam i o której będę mogła powiedzieć, że jest to książka roku lub jedna z książek roku. Tymczasem żegnam się z Wami serdecznie. Życzę Wam wesołych, spokojnych i być może białych świąt. Trzymajcie się ciepło. Napiszcie mi może, czy znaleźliście pod choinką jakieś książkowe prezenty. Bardzo mnie to ciekawi. I napiszcie, co to było. A może sami komuś dacie książki w prezencie. To też by mnie ciekawiło, jakie tytuły postanowiliście podarować. Trzymajcie się ciepło. Pa, 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 pa.